pali się budynek o powierzchni 40 na 15, budynek stolarni. Pożarami objęty jest cały budynek, cała więź badachowa, która zapadła się do środka. Z informacji uzyskanych od właściciela wiemy, że w środku znajdowały się maszyny. Drewna niewielka ilość, natomiast przy budynku znajduje się suszarnia, która jest wypełniona drewnem, no i staramy się tutaj, pilnujemy, żeby ogień się nie przedostał na pobliskie zabudowania. 10 pojazdów pożarniczych jest na terenie akcji, kolejne 3 są zadysponowane ze względu na to, że występują problemy z wodą. Musimy po prostu dowożenie robić. Na tą chwilę nic nie możemy powiedzieć na temat przyczyny pożaru, dlatego że mówię, cały czas strażacy działają, żeby ten pożar ugasić. No i obronić budynki, które się znajdują w pobliżu.